Dzień Otwartych Drzwi w Szkole Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie. 27 marca placówkę odwiedziły dzieci z kilku okolicznych przedszkoli. Dzień Otwartych Drzwi to próba pokazania przyszłym uczniom, że w szkole, tak jak w przedszkolu, również można się bawić, a zabawa z nauką idą ze sobą w parze. Mogą sprawdzić też swoje już umiejętności, ponieważ ten dzień nie jest tylko na zabawę, ale uczenie przez zabawę i dzieci są zaangażowane razem z uczniami po to, aby zobaczyły, ile umieją czytać, jak umieją liczyć. Jest to czas taki, szkoła otwiera się dla przedszkola. W Szkole Sióstr Salezjanek klasy liczą od 14 do 20 osób, a nauka tutaj wygląda nieco inaczej niż w szkole publicznej. Myślę, że dzieci mają bardzo dużo pomocy dydaktycznej. Już w tej chwili mamy zorganizowany kącik przyrodniczy, kącik rekreacyjny. Obecni uczniowie szkoły bardzo sobie chwalą, a jej zalety wymieniają jednym tchem. Bardzo mi się podoba, bardzo fajna szkoła. A co w niej takiego fajnego jest? Fajne lekcje, dużo zabaw. Ucieczki, zabawy. Fajni nauczyciele, dużo zabaw, można dużo się nauczyć, fajne lekcje. Madam 2F ma poczucie dobre humory. Bardzo taka fajna szkoła, taka dobra, że bo tutaj się uczymy dobroci i na przykład, żeby nie być, mieć pychy na przykład, albo nie być złym, tylko dobrym i coś osiągnąć w życiu. Gościom z przedszkoli dzień spędzony w szkolnych murach również się podobał. No wszystko było fajne. Siostra dyrektor zapewnia, że szkoła gotowa jest na przyjęcie od września do pierwszych klas nie tylko 7-latków, ale również dzieci 6-letnich. Pozytywna opinia przyszłych żaków już jest. Decyzja należy jednak do rodziców. Nasze szkoły salezjańskie opierają swój system wychowawczy, program wychowawczy na systemie prewencyjnym. System prewencyjny otrzymaliśmy puściźnie świętego Jana Bosko, charakteryzuje to nasze wychowanie salezjańskie. System prewencyjny ma na uwadze trzy aspekty, trzy filary: religię, miłość i rozum. I tymi aspektami posługujemy się w procesie wychowawczym naszych uczniów. Wspólnotę wychowawczą tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice. I dopiero wtedy możemy mówić o całkowitym systemie wychowawczym względem naszych uczniów. Uczniowie w naszej szkole mogą spotkać się z życzliwością, z dobrocią, w wyszukiwaniu tego, co jest najgłębsze w ich sercach, to, co jest piękne, dobre, to, co jest pozytywne. System prewencyjny zapobiega negatywnym zachowaniom, a wyszukuje to, co jest pozytywne. I myślę, że w naszej szkole uczniowie mogą się właśnie spotkać z pozytywnym podejściem do nauki, do zabawy, do wolnego spędzania czasu, tak, żeby umożliwić im spotkać się z tym, co jest najpiękniejsze. Polecam tą szkołę wszystkim tym, którzy chodzą do innej. Jestem z nich bardzo zadowolona. Są fajni nauczyciele. Dużo zadają? Mało zadają. Na tym kończy się nasza podróż po szkole. Zapraszamy.